sabat, a chrześcijaństwo. Dochodzimy tym samym do innego interesującego aspektu, który powiązany jest z naszym tematem, mianowicie do różnicy, jaka istnieje między sabatem a Dniem Pańskim, pierwszym dniem tygodnia. Wspomnieliśmy już, że nasz Pan spędził sabat w grobie. Jest to fakt godny najwyższej uwagi. Wskazuje on na to, że stary porządek rzeczy został usunięty i że w świecie grzechu i śmierci niemożliwe jest przestrzeganie sabatu. Miłość nie mogła spoczywać w świecie pełnym nędzy. Mogła jedynie działać i umrzeć. Taki jest w cudzysłowie napis nad grobem, którym leżał pochowany Pan sabatu. Jakie znaczenie ma w takim razie pierwszy dzień tygodnia? Czy nie jest on sabatem osadzonym na innym gruncie, chrześcijańskim sabatem? W Nowym Testamencie nigdy nie jest tak nazywany. Dzieje apostolskie dokładnie, skrupulatnie rozróżniają pomiędzy tymi dwoma dniami. W sabat widzimy Żydów zgromadzonych w synagodze, by czytać zakon i proroków. Zaś chrześcijanie schodzili się w pierwszy dzień tygodnia na łamanie chleba. Obie te rzeczy są tak klarownie rozróżniane jak żydostwo i chrześcijaństwo. Pismo nie daje nam najmniejszego powodu do myślenia, że sabat został przełożony na pierwszy dzień tygodnia. Sabat nie był co siódmym dniem, lecz konkretnie siódmym dniem tygodnia. Jest to ważne, ponieważ niektórzy są zdania, że w Starym Testamencie 1/7 czasu zarezerwowana była dla fizycznego odpoczynku i publicznego wykonywania religijnych obowiązków i że nie ma najmniejszego znaczenia, który dzień się na to przeznaczy. Sabat nie był co siódmym dniem, lecz konkretnie siódmym dniem tygodnia. Jest to ważne, ponieważ niektórzy są zdania, że w Starym Testamencie 1/7 czasu zarezerwowana była dla fizycznego odpoczynku i publicznego wykonywania religijnych obowiązków i że nie ma najmniejszego znaczenia, który dzień się na to przeznaczy. Jednak dzień ósmy kieruje nasze myśli w przód, aż po wieczność. Zaś w Nowym Testamencie nazywany jest pierwszym dniem tygodnia dla unaocznienia początku nowego porządku rzeczy, którego podstawą jest krzyż Golgoty, głową zaś zmartwychwstały i uwielbiony Chrystus w niebie. Nazywanie tego dnia chrześcijańskim sabatem jest równoznaczne z mieszaniem rzeczy ziemskich z niebiańskimi. Odbieraniem chrześcijaninowi jego wzniosłego stanowiska jako zjednoczonego ze zmartwychwstałym i uwielbionym Chrystusem w niebie i wypełnianiem jego myśli przesądnym przestrzeganiem dni, za co apostoł tak bardzo ganił Galacjan. Zgromadzenie Boże, czyli Kościół, choć wciąż jeszcze przebywa na tej ziemi, nie jest jednak z tego świata. Jego pochodzenie jest czysto niebiańskie. Dlatego też jego charakter, zasady, postępowanie i nadzieja przybierają ów niebiański charakter. Zgromadzenie stoi jakby pomiędzy krzyżem a niebem. Oba punkty graniczne jego istnienia na ziemi to Dzień Zielonych Świąt, który zstąpił Duch Święty, jednocząc ze sobą wierzących i dając mu początek oraz powtórne przyjście Pana. Wszystko to przedstawione jest w sposób klarowny w Słowie Bożym. Każda próba, by zalecić Kościołowi Bożemu zakonne obchodzenie dni, miesięcy i pór, jest wynaturzaniem chrześcijańskiego stanowiska, atakiem na doskonałość Bożego objawienia i
okradaniem chrześcijanina z podarowanych mu dóbr. Przez to odbiera mu się miejsce oraz dział, które należą do niego prawnie na mocy nieskończonej łaski Bożej i dokonanego dzieła Chrystusa. Że ocena ta nie jest zbyt ostra, dowodzi znane miejsce z listu do Kolosan, 2 rozdział, 16 werset do 23. To miejsce, które powinniśmy wyryć na tablicach naszych serc, niezmazalnym, niezamazywalnym, niezmazywalnym pismem. Zrozumienie tego fragmentu pisma rzuca światło nie tylko na charakter sabatu, lecz również na cały system, który się z nim wiąże, czyli zakon. Gdy chrześcijanin naprawdę pojmie swoje stanowisko, to skończy na zawsze ze wszystkimi pytaniami odnośnie picia i jedzenia, przestrzegania dni, miesięcy itd. Dla niego nie istnieją szczególne pory i miejsca. Z Chrystusem umarł dla żywiołów świata i został uwolniony od wszystkich przepisów religii. Należy do nieba, gdzie nie ma już mowy o nowiach, szczególnych dniach i sabatach. Należy do nowego stworzenia, w którym wszystko pochodzi od Boga. Nakazy typu nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj, jak widzimy w Kolosan 2:21, nie mają dla niego żadnego znaczenia. Nas obowiązują słowa, a tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej, o tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim w chwale. Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego. Przeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem. List do Kolosan, 3 rozdział, od 1 do 5 wersetu. To jest prawdziwe, żywe chrześcijaństwo. Chrześcijańskie życie nie polega na przestrzeganiu pewnych reguł, nakazów, nauki i tradycji ludzkich, lecz na tym, że Chrystus mieszka w sercu i przez moc Ducha Świętego zauważalny jest w codziennym życiu. Jest to nowy człowiek, stworzony według wzoru Chrystusa, ujawniający się w drobnych szczegółach naszego codziennego życia, w rodzinie, w zawodzie, w naszym obejściu z innymi, usposobieniu, mowie i zachowaniu. Nie jest to kwestia czczego wyznania lub zmiennych opinii i uczuć. Jest to niezmienna, żywa rzeczywistość. Jest to poniekąd ustanowione w sercu Królestwo Boże, które wywiera swój ożywiający, błogosławiony wpływ na całą naszą istotę i myślenie, jak też na środowisko, w którym się obracamy. To chrześcijanin, który kroczy w śladach Chrystusa i żyje nie dla siebie, lecz dla innych. Jego radością jest służenie, dawanie, okazywanie współczucia i zanoszenie pociechy, gdzie tylko jest potrzeba.